przekaz, czyli kosynierzy, kościuszki, musztra z objaśnieniem, jak niebezpieczne dla Moskali były polskie kosy, kosy chłopskie. Opowiemy Państwu również, skąd się wziął ten pomysł właśnie chłopów z kosami, ponieważ to nie był jakiś pomysł nowatorski. Kościuszko postanowił zastosować. Jest czysta, czy broń w ogóle jest? O, a tu z prawej mamy już takich kosynierów. Pokazowy. I to młócenie kosami. Chodziło o to, zaraz wrócę do piechoty, chodziło o to, że kosy uderzając z góry cięły kawał żołnierze kciukiem odchylali kurek na pozycję odbezpieczoną i gotowi byli do strzelania. Spróbujemy teraz wystrzelić. Broń gotowa. Myślę, że dystans jest właściwy. Panowie, przeciwko samolotom strzelamy dzisiaj, nie przeciwko Moskalom. Cel? Do góry mocno. Pal. Cel? Pal. Wystrzeliły. Spróbujmy jeszcze raz. Bez komend ci, którzy nie wystrzelili. To tu. Cel. Pół w prawo przyłóżcie się. Pal. Na ramię broni. Piechota baczność. Regimentami zachodź w prawo marsz. W marszu regiment zachodzi w lewo, na komendę zachodź w lewo marsz. Tysiące ludzi. Nie było łączności, telefonów komórkowych. Wszystko trzeba było ręcznie przenieść, każdy rozkaz, każdą informację dostarczyć osobiście. Proszę Państwa, kawaleria narodowa powstała w wyniku zreformowania chorągwi husarskich i pancernych
w drugiej połowie XVIII wieku. Po prostu husarzom odebrano ciężkie zbroje, pancerne kolczugi, lanca i w wypadku oficerów pistolety. Nakryciem głowy w kawalerii narodowej była czapka, którą my dzisiaj nazywamy rogatywką. Nie była to taka rogatywka jak dzisiaj, te dzisiejsze rogatywki, które mają daszki, otoki, stopnie. Była to po prostu kontynuacja tak zwanej czapki konfederatki z otokiem barankowym. Często te czapki były wzmacniane, w środku watowane, po prostu miały chronić przed dziećmi. Tego Państwo pewnie nie słyszą, ale rotmistrz wydaje komendy głosem. Normalnie w chorągwiach funkcjonował oprócz komendy głosowej, funkcjonował trębacz, który stosując odpowiednie sygnały po prostu wydawał poszczególne, powtarzał jak gdyby komendy głosowe, przekształcał na dźwięki. Konie kawaleryjskie były tak ułożone, że praktycznie reagowały na pamięć, na rozkazy, nawet jeżeli jeździec został w trakcie bitwy postrzelony i spadł. Tu przed chwilą Państwo widzieli złamanie szyku na dwie linie, które zrobiwszy wolty przejeżdżały, przecinały swój, że tak powiem, kurs koni. I jeszcze raz widzimy przecinanie szyku, to się nazywa czesanie. Dla Państwa zapewne stojąc tak na ziemi, te manewry nie są do końca czytelne. Gdyby puścić tutaj z góry z drona obraz z kamery, wtedy byście Państwo zobaczyli, jakie ładne figury wykonują kawalerzyści i ich rumaki, konie. Kazaki do mnie! I teraz znowu złamanie szyku na dwójki, każda formacja ma inny mundur, bo widzimy tutaj i kozaków, i kawalerię narodową. Kawaleria ma te granatowe, białe i czerwone mundury i na głowach czapki. Natomiast kozacy są w tych brunatnych takich pachach i futerkowych czapkach. A tu widzimy folklor kozacki, to jest żywioł, oni lubią pojechać. Teraz jadą na drugą stronę, bardzo ładnie zawinęli na prawo i teraz ustawiają się na prawo od komenderującego. Teraz kto ma szablę, dobywa szablę, kto ma lance, dobywa lance. Są gotowi do wykonania szarży. Walka!
Oczywiście na polu bitwy. Szarże od teraz starcia indywidualne. Już widzimy, że kozacy zajeżdżają tu z różnych stron. Próbują pojedynków płycowych wsparć. I charakterystyczne gwizdy kozackie i nawoływania. No i znowu starcie z kozakami, czesanie, żeby tylko obronić ojczyznę przed, przed Moskalami. Natomiast trzeba powiedzieć, że późniejsza właśnie kadra z Kawalerii Narodowej wzięła czynny udział w formowaniu pułków rumańskich i później podczas samej epopei napoleońskiej Kawaleria Polska uznawana była za najlepszą w Europie. No, widzimy tutaj. Jeden z kawalerzystów spadł, rzeczywiście, jak podczas wojny. Teraz widzimy voltę, czyli obrót całą ławą. Bardzo ładnie to zostało zrobione. To było wstępnie zrobione. Teraz już w kusie zapewne to samo. To już jest trudniejsza rzecz. I w drugą stronę. Przeformowanie w zastęp. Skrócony galop. I teraz znowu jest to I proszę Państwa, Kościuszko w momencie, gdy wrócił z Francji, po raz drugi przyjechał z Francji właśnie, z uchodźstwa i nie zgadzał się właśnie. No i były takie dwa główne ośrodki, o których mówiłem, czyli Warszawa i Kraków. Część z wojsk tych powstańczych niestety była oddzielona kordonem austriackim, nie została dopuszczona do insurekcji. Tymczasem smolarzy, szczególnie dużo w Małopolsce i w Kurpiach było tacy ludzie, którzy słynęli Rzeczpospolitej z niezwykłych umiejętności strzeleckich. Broń była oczywiście na terytorium Polski, traktując po prostu to jako kraj podbity. Jeszcze brawa dla jeźdźców.
O, bardzo ładnie jadą. Kusikiem skróconym takim, równo dwójeczkami wyjeżdżają. Musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo na polu bitwy muszą zostać tylko konie ostrzelane, żebyśmy nie mieli znowu żadnych tam przypadków, wypadków. I widzimy, zjeżdżają już. Że jeszcze jedno kółko, tak. Zostają konie kawaleryjskie i za chwilę konie kozackie przejdą za armaty, wyjdą sobie, bo one będą brały udział w ostatniej fazie bitwy. Natomiast konie polskie przechodzą na drugą stronę. Kościuszko przed bitwą miał rozpoznanie. Strona rosyjska rozpoczyna ogniem artyleryjskim. Polacy niestety nie mogą odpowiedzieć artyleryjską siłą. Widzimy, że pierwsze strzały nie donoszą na polskim. Zatykaj uszy. No widzimy, że nawet ostrzelane konie trochę się niepokoją. Oczywiście w prawdziwej walce tych armat było dużo więcej. Widzimy, strzelają. No, dzisiejsi rekonstruktorzy nie są aż tak wprawni jak zawodowi żołnierze, więc wybaczcie im te chwilowe przerwy, ale broń jest tutaj już nabita i oczywiście dalej będziemy strzelali. Widzimy, strzelcy celni tutaj prowadzą ogień z boku. Rosjan jest tak, że nikt nie... Działa, kolejno strzelają. Jeszcze nie wszystkie armaty wypaliły po stronie. O, tutaj salwa ze strony polskiej. I... I proszę Państwa, czekamy na ostatni wystrzał z armaty. Tutaj. I naczelnik Kościuszko już podprowadza kosynierów i żołdatów swoich. Rosjanie są pewni wygranej, spokojnie nabijają armaty do następnych salw. Naczelnik rozkazał przyklęknąć, całe czworoboki odmawiając przysłowiową zdrowaśkę. Czekały na nadlatujące kule rosyjskie. Tymczasem Rosjanie na zmianę nabijali i strzelali, ale część pocisków przenosiła, część nie donosiła. Rosjanie byli pewni przewagi ilościowej i w zasadzie już uważali bitwę za zakończoną, podśmiewając się trochę z naczelnika Kościuszki, że tak małymi siłami próbuje walczyć z korpusem rosyjskim. Kolejna salwa. Widzimy, bardzo składnie padają kolejni żołnierze regimentu szefostwa pułku Działyńskich. Tymczasem kosynierzy, przyczajeni do ziemi, odmawiają modlitwę i czekają na sygnał do ataku. I proszę Państwa, w tym momencie naczelnik Kościuszko, widząc, że wszystkie armaty rosyjskie wypaliły, wydał rozkaz. Ruszyły chłopy biegiem z kosami, wyskoczyła obsługa dział, jedno z dział było nabite i próbowali jeszcze odpalić kartaczami i w tym momencie Bartosz, jeden z chłopów, niejaki Bartosz, przykrył zapał
działa czapką. Zdusił ogień, uniemożliwiając wystrzał. Był to bezprzykładny moment, bezprzykładny przykład po prostu osobistej odwagi, osobistego zwycięstwa. Ale bitwa się jeszcze nie skończyła. Zdobyto redutę z działami. Teraz chłopi rzucili się z kosami na regimenty jegrów, które wystrzeliły. Dowódca rosyjski, widząc to, próbuje odwrócić jeszcze ma ten moment, kiedy może odwrócić losy bitwy i wypuszcza kozaków dońskich, ale popełnia błąd. Nie wypuszcza ich na kosynierów, tylko wypuszcza ich na kawalerię narodową. Atakują z boku, zupełnie jak gdyby bez ładu. Ta bitwa obnażyła wiele, że tak powiem, rosyjskich błędów, takiego bardzo dowodzenia bardzo skostniałego. Tutaj właśnie Kościuszko, znając, poznał w Stanach Zjednoczonych partyzanckie metody walki, teraz zastosował je świetnie, czyli przetrzymał przewagę ogniową wrogu. Widzimy znowu strzelcy celni rażą ogniem kozaków dońskich, którzy już nie tak chętnie będą atakowali. I kawaleria narodowa też, która nie odniosła jakichś takich wielkich sukcesów w tej wojnie polsko-rosyjskiej podczas insurekcji, teraz kawaleria wyrusza. No i oczywiście lepsze wyszkolenie kawalerzystów, cięższe konie, większa masa, lepsze uzbrojenie powodują, że kozacy, którzy byli taką jednostką stricte policyjną, no niestety, ale muszą za chwilę ulegną stronie polskiej. Tymczasem Polacy zdobyli już redutę. Kogo zabili, to zabili, rozsiekli kosami. Pole walki wyglądało podobno strasznie. Całe tułowie przecięte, ręce, głowy odwalone. No Rosjanie już po tej bitwie nabrali szacunku dla kosynierów. Jak nie mieli co najmniej 5-6-krotnej przewagi i wielu armat, to nie rozpoczynali w ogóle bitew z kosynierami. Zresztą bitwa pod Maciejowicami praktycznie byłaby wygrana, gdyby nie to, że naczelnik Kościuszko niestety został ranny, spadł z konia i został wzięty do niewoli. Polacy po prostu już nie mieli wodza naczelnego, nie potrafili się bić. To mówię o następnej bitwie. Ale tutaj jeszcze pod Racławicami wielki triumf, proszę Państwa. Kawaleria narodowa, widzimy, bije się, kozacy nawet lance tracą, czy też z Polakami się wymienili na lance, nie wiemy, co tam się stało, o, coś tam pospadało w ferworze walki. Kawaleria jeszcze walczy, działa zdobyte, jegrzy wysieczeni, armia rosyjska w bezwładnym odwrocie, dopiero wieczorem maruderzy armii rosyjskiej byli kilkanaście kilometrów dalej zatrzymywani przez żandarmerię. I oczywiście szarżaj. Kozacy, widząc klęskę sił głównych, wzięcie artylerii do niewoli, armaty zresztą później były odwożone, pokazywane po tej bitwie, armaty rosyjskie wcielone były do korpusu Kościuszki. No, w tym momencie, proszę Państwa, część kozaków już zjechała z pola walki, a reszta kozaków ucieka z pola walki. Ostatnie jeszcze ścięcia na szable i jednostki kozaków dońskich zostają wyparte kompletnie. Duże brawa jeszcze i dla koni, i dla Szanowni Państwo, zostańcie oczywiście z nami, bo to nie koniec atrakcji, nie koniec...